Niezależnie w jakiej branży działają, łączy ich jedno – patriotyzm gospodarczy. Zapraszamy Państwa na program Dobre Bo Polskie. Prezentujemy historię lubelskich przedsiębiorców, którzy swój sukces zawdzięczają operatywności i przywiązaniu do lokalnego rynku, z którym od lat są związani. Dobrze widzieć i modnie wyglądać. Okularów używa dziś w Polsce ponad 10 milionów osób. Branża optyczna rozwija się niezwykle szybko. W dzisiejszym odcinku Dobre Bo Polskie poznamy więc historię jednej z rodzimych firm, lubelskiej sieci salonów optycznych Wrzos. Jej założyciel i prezes Sławomir Wrzos wyznaje zasadę, że pracowitość zawsze procentuje. Podobno Polacy są najbardziej pracowitym narodem w Europie i najdłużej pracują. Patrząc na swojego dziadka, swojego ojca, który miał ciężko, bo za komuny rzemieślnicy mieli w ogóle ciężką sytuację. Jakoś nauczyłem się tego, że nie może się poddawać i załamywać z byle jakichś problemów. Dla mnie to, jeśli są jakieś trudności, no to po prostu trzeba je pokonać i tyle. Zanim pan Sławomir rozwinął jeden niewielki salon w sieć sześciu, pracował w państwowej firmie optycznej. Pierwsze szlify w zawodzie uzyskał jednak od swojego dziadka. Prowadził od, w sumie od wojny, zakład optyczny do końca, do śmierci. Zaszczepił mnie tym, trochę tam pomagałem, kiedyś uczył mnie i później wszedłem w ten biznes, że tak powiem. Jak była możliwość, otworzyłem swój zakład optyczny. Wcześniej zarobiłem pieniądze, nawet musiałem wyjechać na zagranicę zarobić. Kupiłem później sprzęt, otworzyłem tutaj pierwszy salon i później powoli się rozwijałem. No, bardzo lubię pracować i robić okulary. To jest, od tego zaczynałem i cały czas mnie to bardzo ciągnie, także chętnie je robię w dalszym ciągu. Szczególnie jakieś trudniejsze prace, które są wyzwaniem, to bardzo chętnie sam wykonuję. Wzrok jest najważniejszym ze zmysłów, dlatego warto go badać. Można sobie wyobrazić życie bez słuchu, bez smaku, bez węchu, ale bez oczu chyba najtrudniej. Ponieważ w obecnych czasach mamy coraz więcej pracy z bliska, te wady wychodzą szybciej, dlatego że tu jest największy wysiłek akomodacyjny, czyli żeby utrzymać dobrą ostrość widzenia, oko najbardziej się męczy. I objawia się to, że zamazuje nam się widzenie, czy z bliska, czy z daleka, bóle głowy, jakieś pieczenia, kłucia, bóle oczu. No to już jest najlepszy znak, żeby wybrać się do okulisty. Na początku przeprowadzamy wywiad. No po prostu rozmowa z pacjentem. Jakie ma oczekiwania, gdzie występuje jakiś problem, czy w rodzinie są jakieś wady wzroku, jaką pracę wykonuje, bo to też nam sugeruje, gdzie może się pojawić problem. Czy używał jakiejś korekcji do tej pory? Później wykonujemy badanie na autorefraktometrze. Jest to w obecnych czasach też pomoc. Komputer oblicza wadę wzroku, mierząc tam długość. Zawsze sprawdzamy stan oka, czy nie ma problemów z suchością, jak wygląda, czy nie ma jakichś problemów zapalnych. No i badamy wadę wzroku, a na koniec jeszcze badamy dna oka, czy jest wszystko w porządku i na dnie, czy nie ma jakichś chorób. Dla klientów naszych, jak przychodzą, to widzę, że jest najważniejsze jako ozdoba. Przede wszystkim, jak mają receptę na okulary, to nie przychodzą tutaj zastanawiać się, jakie szkła dostaną, ale jakie oprawki sobie wybiorą, albo my pomożemy im wybrać, no bo to jest, widać je na twarzy jako pierwszy element w sumie. Bo jak patrzymy na kogoś, to widać najpierw okulary, później resztę. Dlatego pierwsze okulary to duża zmiana w życiu każdego człowieka. Pacjent, który przychodzi do nas i który wychodzi od nas, to jest zupełnie inny człowiek. Tak de facto okulary zmieniają człowieka w taki sposób, że on się staje pewny siebie, wie w jaki sposób się zachować, zmienia jego twarz, jego wygląd, także okulary są tak de facto dopełnieniem samego człowieka. Jeżeli okulary są źle dobrane do nas, są za duże, za małe, uciskają, to my ich nie lubimy. Nie lubimy ich zakładać, nie lubimy w nich chodzić. A to de facto przekłada się na nasz brak pewności siebie, no i generalnie kiepskie widzenie. Kiepskie widzenie, kiepskie postrzeganie,
rzeczywistości, która jest obok. A jeżeli człowiek jest nieszczęśliwy, niezadowolony, to też generalnie jest postrzegana jako osoba pesymistycznie nastawiona do życia, a my nie lubimy takich osób, więc generalnie okulary muszą być dobrze dobrane do człowieka, po prostu. Soczewki kontaktowe i okulary to tak naprawdę jest uzupełnienie. Mamy taki tryb życia, że musimy korzystać i z okularów, i z soczewek kontaktowych, w zależności od tego, co chcemy wybrać i co chcemy eksponować. Czasami jest tak, że chcemy iść na randkę i chcemy nie mieć okularów. Wtedy zakładamy kolorowe soczewki kontaktowe, takie tak zwane podbijające kolor oka, które sprawiają, że nasze oko jest większe, wyraźniejsze. No i ten zakochany z naprzeciwka patrzy w nasze oczy dużo bardziej głęboko, niż by patrzył w okularach. Natomiast, gdy idziemy na przykład na spotkanie w sprawie pracy i chcemy wyglądać bardzo profesjonalnie i bardzo biznesowo, zakładamy okulary, ponieważ człowiek w okularach wygląda dużo bardziej interesująco. Coraz więcej z nas chce mieć jednak wyjątkowe, unikatowe okulary. Nasza firma jest jedyną firmą w Lublinie, która posiada specjalną maszynę, która może nam na soczewce okularowej wygrawerować to, co sobie zamarzyliśmy. Mogą być to nasze indywidualne inicjały, mogą być to rysunki, może być to na przykład ilustracja tego naszego hobby. A teraz w tym momencie podjęliśmy współpracę z artystą, który będzie indywidualnie zdobił nasze oprawki. Jeżeli chodzi o soczewki okularowe, mamy podstawowe nowości. Pierwszą nowością to są szkła z dodatkiem akomodacyjnym. To są szkła dla młodych prezbioków, młodych i aktywnych, dla osób, które dużo czasu spędzają w bliższych i odległościach pośrednich, dla osób, które dużo korzystają z komputera i ze smartfonów. I w tym momencie osoba, która jest tak od 25 roku życia do 40 roku życia, powinna mieć szkła z filtrem światła błękitnego i z tym dodatkiem akomodacyjnym, jeżeli często korzysta ze smartfona, często spędza czas przed komputerem i pracuje w bliżej. Dodatkowo też u nas taką nowością są tak zwane szkła biurowe. To są szkła dla osób już z prezbiopią, dla osób takich, które chcą cały czas mieć komfort korzystania z soczewki i chcą pozbyć się dwóch par przynajmniej okularów. Bo to jest taka soczewka, która sprawia, że pacjent pracuje w bliży, widzi bliż, czyta dobrze bliż, ale też widzi dobrze komputer i tak de facto, jeżeli powie nam, jaki zawód wykonuje, czy jest księgową, czy jest dentystą, czy jest na przykład operatorem dźwięku, my jesteśmy w stanie dobrać tak soczewkę, żeby ten pacjent widział dobrze w bliży i w tej odległości pośredniej. Choć zagraniczna konkurencja na naszym rynku jest duża, mniejsze salony optyczne mają również swoje atuty, którymi potrafią przyciągnąć klientów. W małych firmach, czyli salonach optycznych, stawiamy na jakość i podejście indywidualne do klienta. Staramy się mu jak najbardziej pomóc. I mamy pełną ofertę, której nie mają takie sieciówki. One mają narzucony towar odgórnie, zarówno w oprawach, jak i w szkłach. Bardzo chętnie kupuję od firm, które mają coś innego, są zagraniczne, ale mają zakłady produkcyjne tutaj w Polsce i Polacy tam pracują, więc też dla mnie to też jest w jakimś sensie patriotyzm. Jak chodzę, kupuję coś dla firmy, mam taką aplikację w telefonie, która się nazywa Pola i korzystam tej aplikacji, sprawdzam, czy to było w jakim, czy było w ogóle polskie, czy jeśli nie całkowicie polskie, to w jakim stopniu jest ta firma polska. I raczej staram się tylko kupować te, które były w Polsce produkowane. Jeśli taka postawa wśród konsumentów będzie coraz częstsza, to nasze firmy coraz skuteczniej będą konkurować z dużymi sieciami optycznymi. Państwu przypominamy, że nasz program można też oglądać na stronie lublin.tvp.pl oraz mobilnie w aplikacji TVP Stream. Do zobaczenia w kolejnym programie Dobre Bobolskie.